Teraz przejdźmy z kolei do gałki gain. Gain, tak jak w przeciwieństwie do gałek bass, middle i treble, na zero jest ustawiony wtedy, gdy faktycznie jest dany na zero. Gdy jest po prostu na minimum skręcony, wtedy jest na zero. I tak naprawdę cała kwestia ustawienia właśnie tego wzmacniacza do danych gatunków muzycznych, do danych jakichś stylów, zależy przede wszystkim od tej gałki gain. No jakby na to nie patrzeć, wszystkie efekty, rewerby, delaye, chorusy i tak dalej, kaczki, cokolwiek było stworzone na rynku, to jest dodatkowa sprawa. Oczywiście bardzo ważnymi walorami są te efekty, bo w niektórych, w większości czy w dużej liczbie piosenek właśnie te efekty dodają nam, o, to jest na przykład YouTube, bo jest dużo delayów na przykład, o, to jest Metallica, bo tam gra na przykład Kirk Hammett na kaczce, prawda? Więc jakby to są takie walory, które są dodatkowymi elementami brzmieniowymi danej kapeli. Jednak mimo wszystko gałka gain, ona definiuje nam to, i w jaki gatunek gramy. Bo teraz można było powiedzieć, ale zaraz, ale Wojtku, powiedz mi jedną rzecz, bo mamy tak przestery typu distortion, overdrive, fuzz, więc tutaj zaraz, a tutaj w piecu to co to masz za przester? No to czy jak to tylko tym jednym, jeżeli na przykład do bluesa my taki używamy, do fuzza na przykład grał Hendrix na fuzie, albo i tak różne takie cuda się dzieją. No właśnie, tu wtedy fuzza ciężko na przykład tutaj uzyskać na takim wzmacniaczu. Fuz jest ogólnie bardzo siarczystym i takim, można powiedzieć, bardzo brudnym efektem, brudnym przesterem. Niemniej jednak, można powiedzieć, rynek gitarowy stworzył sobie pewne kanony, które brzmieniowo są ważne brzmieniowo dla danych użytkowników. Stąd zaczęli robić dużo różnych efektów, mnóstwo, setki. Jeśli chodzi o właśnie przestery, czyli distortion, overdrive i fuzz, to tych efektów na rynku są, no, z czystym sumieniem chyba można by powiedzieć, że tysiące różnych rodzajów, naprawdę tysiące różnych rodzajów używane przez różnych gitarzystów. Niemniej jednak my wrócimy jeszcze do po prostu do tego ustawienia takiego, można powiedzieć, tradycyjnego. Włączasz wzmacniacz, masz gałkę gain i sobie kręcisz gałkę gain. Istotne jeszcze jest to, oczywiście, jak mówiłem o przetworniku, z jakiego przetwornika w danym momencie gramy. To jest jeden też z podstawowych elementów. No, wracamy się po kablu z powrotem do przetwornika. Przetwornik przy mostku generuje ogólnie bardzo ostre dźwięki, można powiedzieć. Przetwornik przy gryfie bardziej takie zaokrąglone dźwięki, bardziej takie właśnie subtelne, bardziej takie łagodne. A ja akurat mam wersję taką, że mogę mieć albo przetwornik ten, albo przetwornik ten, albo poszczególne cewki z tych dwóch wybranych, prawda? Można nawet to posłuchać jak tylko przy mostku, tylko przy gryfie, oba naraz. Więc to jest bardzo ważne, jaki mamy przełącznik. Są gitary, które mają na przykład tylko jeden przetwornik i koniec, i nie ma nic do zabawy. Tu musimy też sobie zdawać sprawę z tego, jak to kręcimy, jakie mamy przetworniki. Teraz no, troszeczkę zwiększam. Do takiego klasycznego rocka gain na jakąś trójkę mniej więcej i przetwornik przy mostku jest całkiem. Tu super, super w zasadzie. Super brzmi. Zwiększamy sobie gdzieś na czwórkę, bo to powiedzmy od 1 do 10. Ja akurat nie mam tutaj we wzmacniaczu zaznaczonych tych cyferek. Brzmi coraz bardziej ostro, co prawda nie dodaje nam jakiegoś takiego strasznego pazurasa. Teraz gdzieś powiedzmy na czwórkę. Tutaj już widać, już troszeczkę się zaczyna nam rozpędzać
rozpędzać to brzmienie, już tak jest troszeczkę więcej tego sustainu, czyli przełamujemy taką granicę brzmienia, gdzie mamy tylko brudny dźwięk, tak jak tu. A tu mamy na klinie. A zresztą słychać, zostawiłem to ustawienie bass max, wysokie max. I co to? I treble w ogóle na zero. Słychać, jest takie bardzo nosowe brzmienie. Ciekawe, jakby na to nie patrzeć. Przechodzimy z powrotem na ten. Ale tu słychać wyraźnie, przy mniejszym gainie dźwięk nam szybko zanika i przy pojedynczych uderzeniach nie ciągnie się nam za bardzo. Bardzo krótko trwa, szybko się urywa. Akurat w tym piecu mam tak, że zaczyna się to przełamywać gdzieś mniej więcej właśnie na pozycji, albo będę mówił pozycjami na 11 godzinie mniej więcej, powiedzmy. Dobra, jedźmy dalej. Jedźmy teraz na przykład na godzinę 13. Zaczyna się już robić taka, można powiedzieć... A pojedyncze dźwięki z kolei... Już nam faktycznie ten dźwięk się troszeczkę taki zaczyna robić lejący. Dobra, spróbujemy, zobaczymy na maksa. Akurat na maksa w tym ustawieniu, w tym przesterze. Przy takim ustawieniu już nam się fajnie ten dźwięk leje, ciągnie. Oczywiście można powiedzieć, no dobra Wojtek, dałeś na maksa tą gałkę, ale każdy ma już swój własny piec, który może mieć zupełnie już inne brzmienie. To trzeba mieć, oczywiście brać poprawkę na to. Ważne jest to, żeby już na ucho umieć sobie wyłapać, aha, tu już mi się ciągnie to brzmienie, bardzo mi się ciągnie, więc muszę troszeczkę już sobie jakoś inaczej z nim radzić. Ja natomiast tu jeszcze mam ustawienie, które powoduje jakby zmianami tutaj w układzie, powoduje mi zwiększenie przesteru. Teraz wyraźnie sobie możesz to posłuchać. Już sobie to zmniejszyłem. O jeden przeskakuje. Duch. A teraz na maksa ciężkie. I tutaj sobie trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, znowu o tej kompresji. Im więcej gainu, tym też jest większa kompresja. Z kolei zostawiłem ustawienie 13, 11, 13. Co by było, gdybym dał na maksa bas, na maksa górę i zmniejszył zupełnie środek przy nasyceniu gainu takim, jakim go zostawiłem. Tak, w przypadku tego wzmacniacza akurat to ustawienie jest jak najbardziej ciekawe w odbiorze, fajne. Słychać co prawda troszeczkę jakby się tam przez nos mówiło, więc z drugiej strony możemy zawsze sobie tego trebla podnieść. Dam go na przykład z powrotem na godzinę 12. I teraz uwaga, to sobie...
I teraz dodając średnich częstotliwości, powodujemy, że gitara staje się bardziej czytelna. To zdecydowanie trzeba przyznać, że zrobiło się bardziej czytelnie. Troszeczkę, no właśnie, teraz może być też tak, że ja siedzę bokiem i zupełnie inaczej słyszę ten wzmacniacz niż ty, siedząc jakby na wprost tego wzmacniacza, więc to też jest bardzo, bardzo istotna kwestia, prawda? Więc właściwie można powiedzieć tak, siedzenie w stosunku, ustawienie się w stosunku do wzmacniacza jest prawie tak ważne jak samo ustawienie wzmacniacza. To jest naprawdę mega istotne. No można powiedzieć, dobra, ale jeżeli gram koncerty, to jakby słuchający jest twarzą do mojego wzmacniacza. No właśnie, czasem nawet tak nie do końca, bo brzmienie bardzo często jest puszczone na przody, czyli zbierane mikrofonem ze wzmacniacza i puszczone na przodach, gdzie jest poddane odpowiedniej korekcji. Więc jakby sam wzmacniacz ze sceny, który jakby można powiedzieć wali na nas prosto w twarz, jego nawet nie słychać, więc właściwie to trzeba o tym trzeba naprawdę pamiętać. To tak samo właśnie jak tutaj siedzimy sobie w domeczku, wszystko nam bardzo fajnie brzmi. Jak przyłożę głowę tutaj do tego, to będę już zupełnie inaczej odbierał to brzmienie. Więc w skrócie w ogóle można by powiedzieć w ten sposób, że zaraz, no skoro mam wzmacniacz, mam gain w tym wzmacniaczu, equalizer trzypozycyjny, to w zasadzie wszystkie te style muzyczne, powiedzmy od bluesa poprzez rock, hard rock do metalu, mogę osiągnąć. Tylko że wszystko zależy od tego, jak sobie pokręcę equalizerem. Bo gain to o tyle to jest proste. Im mniejszy zakres tego gainu, im bardziej, prawda, zbliżone zera skręcone, tym po prostu słabszy ten gain i można wtedy bardziej grać coś bluesowego, coś takiego, można powiedzieć, lekkiego. Im bardziej zwiększymy gain, tym... Tutaj na przykład mam troszeczkę sobie zwiększony ten przester, ale blues jak najbardziej też fajnie wychodzi na tym, więc to też z kolei poruszamy kolejną kwestię. Tak sobie ustawiam, jak mi brzmi. Są oczywiście tacy puryści w stylu, chcę zabrzmieć tak jak na Metallice w utworze One, żeby tak mi zabrzmiało. To oczywiście wtedy trzeba się trochę nagimnastykować, trzeba wiedzieć, no po prostu trzeba na ucho sobie też wyłapać. Wiadomo, są jakieś tutoriale, jak ustawić brzmienie do One, prawda? Tylko też trzeba wiedzieć na przykład, na czym oni grali, jakie mieli też przetworniki, żeby mieć dokładnie takie brzmienie jak oni. Poza tym jeszcze jedna rzecz jest taka, że dokładnie takie brzmienie jak oni mieli jest stworzone też przez studio, w którym nagrywali dany materiał, więc to jeszcze trzeba mieć poprawkę na całą tę obróbkę dźwięku. Oni grali na wzmacniaczach, zbierali mikrofonami, przepuszczali przez mix, przez mastering i to było wypuszczone finalnie jako muzykę, którą słyszymy. Więc to trzeba mieć świadomość tego, że brzmienie, jakie słyszymy na nagraniach, to nie jest takie brzmienie, jak bezpośrednio wychodzi ze wzmacniacza. To musi mieć bardzo dużą świadomość tego. No i właśnie na tym się w zasadzie to wszystko rozbija. Kanał czysty, kanał przesterowany, gałka gain, którą sobie możemy zwiększać, nasycenie, ten, można powiedzieć, ten brudzące brzmienie, no i gałka equalizera, która jak widać bardzo wpływa na to, jak my to gramy, prawda? Bo jeżeli na przykład ja sobie cały equalizer sobie zmniejszę na wszystko na zero, to teraz brzmię, jakbym grał na malutkim wzmacniaczu, takim przy podłodze leżący, przy nodze. Poeksperymentujmy sobie chwileczkę na pustej strunie napędowej E. Bas zwiększamy. Teraz daję go znowu na zero. Teraz midle z zero na maksa. Znowu na zero. I teraz wysokie z zero. Bardzo się wyodrębnia, jeżeli dajemy bas midle, wysokie częstotliwości na maksa. Teraz daję na maksa wysokie i średnie.
I teraz wszystko na maksa. I w zasadzie można byłoby teraz zostawić je z jednym bardzo, bardzo ważnym aspektem. Mianowicie wszystko zależy od Ciebie, bo tak jak tutaj testowaliśmy, czy wszystkie gałki były akurat w tym modelu wzmacniacza. Wszystkie gałki były na maksa, czy wszystkie na minimum, czy różne ustawienie tego equalizera, to brzmienie się bardzo, bardzo diametralnie zmieniało. I trzeba było powiedzieć sobie wprost, że nie wszystkie ustawienia były super, ale nie wszystkie też były złe, więc wszystko zależy od tego, co my chcemy też osiągnąć. Aczkolwiek zakres brzmień, który możemy sobie ustawiać, jest akceptowalny, można powiedzieć, w wielu kierunkach, bo możemy, jeżeli na przykład mam na czystym kanale takie nosowe ustawienie, gdzie jest bas na maksa i wysokie na maksa, a środkowe na minimum, to widzimy, że coś tutaj za bardzo do jakiegoś ogniskowego grania. Nie za bardzo. Wtedy fajnie wrócić do ustawień 12, 12, 12. Wtedy mamy najbardziej. I oczywiście też zmieniamy przetwornik. Na czystym kanale zwykle nie gramy na przetworniku przy mostku, bo jest po prostu za ostry, jest przy gryfie. Ale jeżeli by się uprzeć, przy gryfie mamy bardziej zbasowany, przy mostku mniej zbasowany. Bas jest na środek, więc mogę sobie teraz zostawić przy mostku, dać bas na maksa. Ale z kolei dam na gryfowy przetwornik. Wtedy z kolei ten bas się nam bardziej przebija. Czyli widzisz, wyjście brzmieniowo wychodzimy z dźwiękiem, motanie się moje. Wyjście brzmieniowe po prostu wychodzi z tego, jak my sobie to wszystko poustawiamy. Wzmacniacz, gitara, gałki w gitarze, gałkę mamy oczywiście, gałkę jeszcze tutaj od barwy, ona nam jeszcze dodatkowo powoduje, to jest gałka po prostu tone. W niektórych wzmacniaczach też czasem jest gałka tone po prostu, na przykład w moim lampowym krejcie małym jest tylko gałka tone, która w pewnym zakresie częstotliwości reguluje zmianę dźwięku. Więc tak samo na przykład można było teraz powiedzieć, aha, dobra, jeszcze teraz ta gałka jest, dobra, na maksa tą gałkę to brzmi akord D-dur, tak, skręcona zupełnie, brzmi tak, czy jakby bardziej nosowo, w troszeczkę w innym zakresie, inne tam powiedzmy częstotliwości wyłapuje, nie dokładnie te same co tutaj equalizer. Więc brzmienie do poszczególnych gatunków muzycznych bardzo, naprawdę bardzo dużo zależy od Ciebie, bo można się trzymać jakichś kanonów, tak jak mówiłem, bas na maksa, wysokie na maksa, środek na zero na przykład. Tylko trzeba właśnie pamiętać to, że to sobie ze sobą niesie konsekwencje, chociażby tego, że tracimy na czytelności, prawda? O ile w domu jest wszystko super, fajnie, ustawiam sobie jak chcę, więc się odczep ode mnie, o tyle przy graniu już z kimś, żeby ten ktoś podczas grania Ciebie słyszał, to ustawienie wtedy jest już zupełnie inne, trzeba już wtedy troszeczkę inaczej podejść. Na pewno trzeba podejść w ten sposób, żeby nie usuwać środkowych częstotliwości, bo one są właśnie bardzo ważne, jeśli chodzi o czytelność. Ustawienie wzmacniacza, jeżeli gramy w zespole gdzieś, to też jak ustawimy wzmacniacz, od tego właśnie dużo zależy, jak stoimy. Czy na przykład, jeżeli Ty stoisz tuż przy swoim wzmacniaczu, nawet takim dużym, a kolega gra 3 metry od Ciebie i tam jest jego wzmacniacz, to Ty lepiej usłyszysz jego wzmacniacz, bo jest mniejszy kąt, Twoja wysokość i wysokość wzmacniacza jest mniejszy kąt niż Twoja wysokość tutaj. Jest bardzo duży kąt i po prostu średnio słychać, więc na przykład są też specjalne statywy,
nie dla takich zestawów, tylko są statywy na przykład dla combo, na przykład combo, nie wiem, jednogłośnikowego czy dwugłośnikowego, które powoduje, że ten wzmacniacz jest ustawiony pod kątem, że te głośniki idą bardziej do góry. To jest bardzo właśnie istotne, że miejsce brzmienia zależy od miejsca siedzenia, albo brzmienie zależy od miejsca siedzenia i to na tym trzeba się skupić. Twoim zadaniem byłoby to, co powiedziałem wcześniej, przestudiować te wszystkie pozycje tutaj wzmacniacza, ustawienia jego w stosunku do słuchającego i pobawienie się z tym equalizerem. Pousuwać, najlepiej pójść w skrajne pozycje, dać wszystko na minimum, zwiększyć później na przykład bas na maksa. Tak jak trochę jak Zach White robi, prawda, że wszystko dajemy na maksa, a później sobie z tego zjeżdżamy w dół. Albo po prostu dajemy na minimum i sobie po kolei poszczególne zwiększamy, testujemy. Ważne jest to, żeby osłuchać. Osłuchać się milion razy, pozmieniać milion razy. Po prostu wychodzimy z założenia, poznaj swój wzmacniacz, jak on brzmi. Poznaj w każdym ustawieniu, jaki jest możliwe. Poznaj swoją gitarę w każdym ustawieniu, jaki jest możliwe. Ten przetwornik, gałka taka, głośność gitary na maksa, głośność zmniejszona, głośność ustawiona na pół, zupełnie inaczej wtedy idzie sygnał. Jeżeli tu mamy super przester ustawiony, a damy gałkę w gitarze na połowę, to mamy zredukowany ten przester o połowę, prawda? Bo ta głośność wtedy nie przechodzi całym pasmem, nie przechodzi do wzmacniacza. Jak widzisz, jest to trochę skomplikowane, bo dużo zależy od tego, jakie mamy preferencje, jakie my chcemy ustawić brzmienie i finalne brzmienie właśnie będzie zależało od tego, jak my sobie to ustawimy i też jak będziemy dążyli do osiągnięcia brzmienia innych kapel, bo to już jest inna bajka i to naprawdę trzeba będzie inaczej ugryźć, bo jeżeli my chcemy mieć delaye, żeby brzmiało tak jak piosenka YouTube na przykład jakaś tam, to tam musimy już mieć delay i tam się już bez tego nie obejdzie. Także z tak zamęczoną głową różnymi opcjami Ciebie zostawiam i widzimy się w następnej lekcji. Cześć!